Siema, gram sobie w Dubai, no chyba i zagram, to zgramy dzisiaj, Lilith, bo nie mamy nic z nią zrobione, więc stwierdzimy, że zagram sobie nią inkubusami, bo ona faktycznie nic nie ma, nawet jednej rzeczy nie ma zrobionej. Smutne troszeczkę, dosyć trudna postać, jeżeli ktoś nie umie, ale ja już nią grałem wielokrotnie, to jest, ja już to kiedyś mówiłem chyba na odcinkach, ale to jest jedna z tych postaci, w których lepiej, ale to w 100% lepiej mieć bardzo dużo familiarów, bo im więcej, tym lepiej u niej, tak, to jest wtedy potęga życia. Dobra, teraz się nie wywalić na domową, już prawie obrwałem niepotrzebnie. Kolego. W ogóle smutna historia, no bo zepsuł mi się monitor. Jeden z dwóch. Wiecie, na dwóch się łatwiej pracuje. Jak ktoś ma jeden, da radę, bo kiedyś robiłem odcinek normalnie na jednym monitorze i dawał radę. Tylko że nie miałem podglądu żadnego, więc nie mogłem sobie sprawdzić, czy się nagrywa, nie mogłem sobie sprawdzić, czy wszystko działa odpowiednio, nie mogłem sprawdzić, czy, nie wiem, nie wywala jakiegoś błędu. Miałem taką sytuację, że jak nagrywałem grę Lego kiedyś, to Lego miał... Ja nagrywałem wtedy dźwięk w osobnym programie, pamiętam, nie w OBS-ie, bo w osobnym programie, bo mój mikrofon nie był zbyt dobry. No właśnie, zostało mi jedno życie. Mój mikrofon nie był zbyt dobry, więc musiałem w osobnym programie to nagrywać. I pamiętam, że ten osobny program nie działał, jak odpalałem gierkę. Przez co niestety nie miałem dźwięku parę razy na odcinkach. I nie mogłem tego w żaden sposób sprawdzić, no nie dał rady po prostu. A szkoda. Fajnie, że ten czuby się trafił. Czuby jest dobrym ziomkiem. Czuby buby. Oj, przepraszam. Niechcący. Chciałem kupę zepsuć. Kupka. Injustice. Jeszcze ciekawiej się robi. Mam 18 coin, więc chyba do sklepu bym sobie zaszedł. W zasadzie. Na tej postaci dzisiaj nic nie oczekuję. Oczekuję, że zrobimy chociaż serce, katedrę czy coś tam. To będzie miło. Mi już to będzie starczać życiowo, jak to zrobię. Jak tego nie zrobię, to będzie mi smutno, ale no wiecie, no... Czasami musi się trafić ten beznadziejny run, okej? Okay? To czasami się musi zdarzyć. Dobrze w ogóle, to jest fajne, że jak się reroluje... Reroluje. Chyba dobrze powiem. Fully your active items. Ale battery pack to jest po prostu, że paczka baterii. Nie chcę. To jest słabo. Nie potrzebuję. Słowo zgubiłem. Bardzo fajnie, że jak się reroluje gierkę, to się nie traci win streaka. To jest bardzo, bardzo przyjemne, bo to by było smutne, jakby się traciło. Bo nie zawsze pierwszy przedmiot, który dostałem, jest dobry po prostu. Dobra, raz, dwa czuby. Uj! Prawie brałem. Z dwoma tymi inkubusami będzie łatwo. Jeszcze sukubusy by się przydały. To już bym w ogóle był wojownik ten ksasu. Ej, on nie potrafi tego dużego pająka zespałnić. On potrafi zwykłe pająka zespałnić. Oj, solchurcik. No nawet dwóch. Speedbelt. Trochę słabo, no ale i tak na starcie dostałem już tego. Jak on się tam nazywa? Czuby. Czuby buby, więc już jest dobrze. Wydaje mi się, że chyba bym sobie poszedł na Devil Deal, bo na Devil Dealach mogę chyba dużo więcej... O, cię bolało. Dużo więcej sobie poogarniać. Bolało znowu. Ale beznadziejnie dzisiaj gram. Ale czuję to, jak beznadziejnie gram. Mogę dużo więcej chyba tych familiarów poogarniać sobie. Tak mi się wydaje. A, pół sercem zostało. Właśnie straciłem Devil Deala. Bardzo się cieszę. Przydatne. Nie, dzisiaj tragicznie gram w tym Lilith. Pomimo tego, że mam zarąbistą postać na starcie, znaczy przedmiot, nie postać. I nie daję sobie rady, ja nie wiem. Ajajaj. Aj, kałamba. Proszę, daj mi coś potężnego w tym trażowaniu. Cokolwiek, co by mi się naprawdę przydało. No i ci są grubole. Jeszcze ten odbija mi strzały i nie mogę nic zrobić. Proszę. I found peace. O, myślałem, że coś fajnego. Poza tym nie znam rzeczy. Firemind, ojej. Tylko, że chyba strzały mam wybuchające, to jest ten problem. A może nie? One po prostu są podpalające? A, prawie mnie dotknął. Prawie zdechłem tam w rogu. Znowu do sklepu bym sobie poszedł. Tylko proszę o jedną rzecz, żeby tam nie było grida. Grid będzie uciążliwy. O nie, bo ja mam klątwę nieznania przedmiotów. Mogę strzelać i wziąć przedmiot. Dobra, biorę ten. Broken Watch! Aj! Nie, najgorszego przedmiotu nie ma w tej grze. Nie, poważnie. Jakby ktoś nie wiedział, Broken Watch działa na zasadzie, że działa praktycznie tak samo jak Stopwatch, czyli slowuje, ale też ma szansę przyspieszyć przeciwników. To jest szansa jeden, tam 50-50, że raz stopuje, raz... O, 24% szansy na planetaria. Fajnie, no mam po prostu większą szansę na trafienie tego. Na przyspieszenie przeciwników, bardzo nie lubię Broken Watcha. Jak mogę, to go nigdy nie biorę. Oj, tam wybuch po mnie. Gacie matki. Ja bym poszedł, ale boję się, że... Dobra, spróbujemy. Najwyżej... O, nie wiem, co, nie mam pojęcia, co to jest. Zapomniałem, że nie znam przedmiotów, jestem debilem jednak. Jednak zdarza się mi być debilem. Nie, dobra, nie, tragedia. Odblokowaliśmy w ogóle ostatnio losta. Jakoś tak, chyba Forgotten, nie Forgotten. Lazarusem jak graliśmy chyba? Nieważne, jak kimś graliśmy, mieliśmy dobry run, to pamiętam, że odblokowaliśmy naszego, losta. Tylko, że ja już tam... O, wow, się wywalam to. Ja już mówiłem to parę razy, że lostem będę grać dopiero wtedy, jak odblokuję sobie Holy Mantle. Już niedługo mi potrzeba, tak naprawdę, niedużo. Tylko grida trzeba będzie parę razy porobić. Przy okazji w ogóle na swoim shield save'ie odblokowałem wczoraj Keepera. I Keepera się odblokowuje po prostu wybuchając maszynę. Znaczy nie, że wybuchając, że bombą. Serio, zombą, klątwę nieznanych przedmiotów? Imię mi zmniejszyło! A, gorzej. Że po prostu, wiecie, napełniając do pełna cały ten... O nie. Dopełniając do pełna całą maszynę z pieniędzmi, co nie jest trudne. Wczoraj to sobie na szybko zrobiłem, zagrałem sobie jedną rękę losem i była naprawdę mocna. I sobie pomyślałem, kurczę, no brakuje mi tak mało, brakowało mi jakieś 30 parę coinów, żeby zapełnić maszynę, więc pomyślałem, no kurczę, no muszę, po prostu muszę zapełnić tą maszynę. Zagrałem sobie już, później chciałem Isaaciem, ale Isaaciem szło mi beznadziejnie, więc stwierdziłem, a co mi tam. Poszedłem z Azazelem i easy winek był. Oczywiście standardowo dostałem tech exa i to w zwykłym treasure roomie, więc no. I zapełniłem całą maszynę. Z czego się cieszę, w ogóle za 999 monet jest jakieś tam osiągnięcie. A, straciłem laka. Bardzo się cieszę. A za ten.
za wybuchnięcie maszyny jest kiper po prostu. Tak, o, powiem szczerze. Szczerze. Albo szczerzu. No, kurde, ten Incubus nie chce strzelać tak jak ja chcę. Czasami te wybuchy z Firemind'a są beznadziejne. Ja miałem treasure room? Miałem. Co miałem w treasure roomie? A, tą strzykawkę. Speed down! A i tak miałem speed'a zwiększonego. Ała, wow. Chciałem powiedzieć, że miałem speed'a zwiększonego i brwałem akurat. Aj, o nie, wy się ten, respiący jesteście. Bo jesteście biały jak prześcieradło. Mój damage 2,50. Jak Ewa! Ewa też ma chyba damage 2,50 na start, ale na starcie. Au. Au. Oj, mam pół serca! I mam wszystko, co bym chciał. Sia, Polon. Dobra, spłyną jak normalnie, nie wiem co. Nie, kurde! Zapakowałem się to gówno! Dobra, jeszcze jeden ranek się zrobimy. Nie może tak być, my po 8 minutach odcinka będziemy kończyć, bo to bez sensu będzie wtedy. To wtedy ten YouTube będzie bezsensowny. Chodź, gnoj. Szybki treasure room, szybki treasure room, o, idealnie. Tylko, że wtedy miałem jeszcze sklep, mogłem wziąć tam tyle monet. Aj, był dobry run, a jestem debilem. Ała, gościu. Nie jestem przyzwyczajony do grania Lilith, dlatego tak beznadziejnie idzie. Na pewno to jest to. Ej, okej, to nadal jest familiar latając. Też go zostałem, zbustuję jak kliknę. Bardzo się cieszę. Szubaczu, szubaczu. Makatakuru. Alapaleu, oj, uspokój się. Witajcie, przyjaciele. Czemu on tak dziwnie skręcił? Dobra, chodź tu, dingle. No nie, no się odbija beznadziejnie od ściany. No jeden śmierdzący. Ha! Chciałem powiedzieć, od kupy się odbił ode mnie. Czy Mr. Creeper mógłby trafiać, proszę? Jak ci mnie skręcił do góry? Hold up. O, fajnie. Wydaje mi się, że Lilith trzeba nawet chodzić na Devil Deer, tak mi się wydaje. Bo, jakby nie patrzeć, Lilith jest matką demonów. A demony to jest... Au, czemu wybuchłeś, przyjacielu? Po co mi wybuch w kącie? Ej, spokój! Ten jak mnie okrąża w ogóle? Skąd ty znasz tajniki okrążania? Niebi? Ten zginął dziwnie samemu? Nic mi nie zrobiłem, a on zniknął. No tak samo, istnieje. Samo istnieje, znikam. W ogóle to się nagrywa? To się nagrywa. O! Spojrzałem się na obsa. O, ale wiecie co, jak powiedziałem obsa, nie wiem czemu, przypomniało mi się takie lody kiedyś były sprzedawane w sklepie, chyba w każdym takim mniejszym sklepie były sprzedawane. I to były lody, takie kulki, były niebieskie i chyba jakieś tam, i to było w takim kubku kulki i się wsypywały do buzi. Dobre to było, ja lubiłem. Ciekawe, czy jestem w stanie gdzieś takie znaleźć. Może żabce? Żabka, niskie ceny. Ale nie, sraj żarem, bo grozi pożarem. No chodź tu, przyjacielu. Treasure roomik, witaj. Poproszę o familiara grzecznościowo. Wow, a, bo to jest ten skręcący się, dobra, ja się zacząłem zastanawiać, o co chodzi, czemu. O, wybuch sobie. To było ich czterech, czy tylko trzech? Poważnie trzech, tak beznadziejnie mało. Lock up. Sprinkler, nie wezmę. Połóżmy go sobie tutaj. Nie lubię sprinklera, jakoś tak moim zdaniem strasznie bardzo nadziejny przedmiot. Chyba, że miałbym Brimstone'a, bo on moimi strzałami chyba strzela tak samo jak Inkubusy. Tak mi się wydaje. Więc jakbym miał Brimstone'a, to może nawet bym go wziął. Są harcik. Jeden, przynajmniej. Chodźcie przyjaciele, przyjaciele. Oooo! Ale was... No nie, no pierdol i odbiłem od niego. I chyba musiałem wpaść na tego fioletowego, bo całe są chata nie zjadą. Smutna historia, niestety. Nie wiem, naprawdę, nie potrafię dzisiaj grać. W ogóle wczoraj, można powiedzieć, że robiłem ala remont. Znaczy remont, bardziej przemeblowanie. Przemeblowanie to jest dobre słowo. I boli mnie każdy mięsień, więc mogę dzisiaj przez to nie umieć grać. Tak, to jest właśnie tego wina. Wszystko przez to, że bolą mnie mięśnie, tak. Musicie mi wybaczyć i napisać w komentarzu. Nie wiem co. Coś musicie napisać, no. O, to bym sobie wybuchnął nawet. Witaj. O, ile pieniądze dostałem. Jeszcze jednego coina bym znalazł i bym poszedł do sklepu nawet. A, ja wiem, gdzie są coiny. Tu jest coin jeden. Ale bym sobie wziął bombę też przy okazji. O, bomba. Dobra, nie chcę ten. Sia, Little Horn. Niestety mojego już Chubby'ego nie mam, a Chubby był bardzo potężny do walki z bossami. Niestety musiałem przegrać tamtego rana, bo jestem debilem. No ale się zdarza czasami tak przecież. No nie zawsze trzeba wygrywać, prawda? Tak mi się przynajmniej tylko wydaje. O, easy winek. Easy win. Tarararararar. Oj, nie strzelaj. Speedball, dostałem. Dobra, idziemy dalej. Aż muszę się normalnie na fotelu poprawić. O. Chyba kurczę, nie wiem, następny fotel, jaki będę sobie kupił do komputera, to albo będzie jakiś taki naprawdę ergonomiczny, fajny taki. Albo ewentualnie kupię sobie zwykły fotel, postawię przed komputerem i będę się cieszyć. No właśnie, zwykły fotel nie byłby głupi, tylko chyba za duży by był. Strasznie byłby duży. Coś czuję. Ale no, można by było coś takiego, coś szaleć, byłoby wygodniczko. Pik! O, ale przecież no ładnie. Jak przegram, to dlatego, że jestem debilem. Nawet nie chcę mi się już kontynuować tej gry, po prostu jest tragedia. Dobra, trudno, wiecie co? Najwyżej... Nie wiem co jutro zrobię. Nie, bo ja zawsze obiecuję później, że odcinek... A, zrobię 3 odcinki, a nigdy ich nie robię, tylko nie będę wam nic obiecywać. Najwyżej mnie zwyzywacie w komentarzach, coś było miło, ale skończyło. Widzimy się w następnym odcinku, no i trzym się!